Siema, przed chwilą na Tibi.com pojawił się news na temat zmian klasowych. I tak pokrótce mamy Strongmana Potiony dla Knighta i Exeterę na dystansowe mobki. Więcej opcji healowania dla druidów. Nowy atak i debuff spell dla sorków. Kołczan dla palków. Czyli Adam jednak miał rację. Tak. No, dobra, czyli zaczynamy od tego Knighta, czyli Knighti od teraz mogą używać Strongmana Potionów, ponieważ tam na wysokim levelu mają duże problemy z maną. Dostali nowego Healing Spella, dodatkowo na Utito, jeśli macie Utito, to Knight, jeśli odpalacie Utito, to Knight dostaje też większy damage, wiecie, żeby to było na zasadzie więcej bijesz, ale też otrzymujesz większe obrażenia, a nie tylko więcej bijesz. Więc na takiej zasadzie i Knight otrzymuje jeszcze nowego spella, gdzie czas na chwilę czy czasowo zmienia postacie, które atakują na dystans w melasy i podchodzą do nich jakby, czyli taka Exeta na zasięgowe potworki. More healing options for druid, czyli tak, druidzi dostają dwa nowe spelki, jeden to jest mocniejsza wersja Sio, a drugi to jest leczenie po prostu siebie, czyli tak, lepsze Sio dla druida i lepsze leczenie siebie. Jeszcze tutaj mamy mana cost of Terra Wave został zmniejszony, czyli Terra Wave jest tańszy. Przechodzimy do Sorca. New attack and debuff spells for Sorc. Sorc dostał nowy ofensywny spell, Great Fire Wave, czyli od ognia, dobra. Attack i critical damage of the Wand of Darkness, czyli to jest ten wandzik, który MSik może robić na 15 minut. Will be lowered, czyli mniejszy critical damage będzie z tego wanda i mniejszy atak ma ten wand. Okay. Dodatkowo dostaje dwa nowe PvE debuffy. Post Weakness i Sub Strength. Nowe spele, które osłabiają potwory, zmniejszają im damage, zmniejszają damage potworów. Okej. Ciekawe, to MSik teraz w tym huncie może być całkiem spoko. O, i tutaj mamy zmiany na temat Utamy. No, i jest tu napisane, że teraz magiczne profesje mogą przyjmować o wiele więcej damage'u na Utamie niż Knight czy Palek. Zmieniają Utamę, choć teraz Utama now only block, czyli teraz Utama będzie tak jakby blokować tylko jakąś część damage'u przed zniszczeniem się, okej. A Energy Ring... Teraz Energy Ring can no... Aha, dobra. Czyli teraz Energy Ringa mogą używać tylko Knighti i Paladyni. A Sorc i Druid dostają nowego itema, który się nazywa Magic Shield. Aha, nie, który kastuje Magic Shielda, okej. Tą nową wersję tego Magic Shielda, nie? Czyli teraz Magic Shield będzie blokował tylko jakiś tam damage, po czym będzie się psuł. Mamy Kołczan i Elemental Damage Imbu dla palków. Okej, tutaj mamy... że Paladin dostaje Kołczan i będzie tam można wrzucać tylko arrowy albo bolty. Okej. Czyli wystarczy, że wrzucimy arrowy albo bolty do Kołczana i będzie to działać. I będzie tak jakby pobierało z tego Kołczana arrowki albo bolty. Nie trzeba już tam w miejsce strzałek zakładać tego. Okej, spoko. Można będzie oczywiście na łuki dawać teraz Elemental Damage Imbu. Spoko. Aha, ale... Elemental Damage Imbu nie będzie działało na Diamond Arrowsy. Cooldown na robienie Diamond Arrowsów i Spectral Boltów zostaje zmniejszony do 2 sekund. Czyli zamiast 10 minut, teraz będziemy robić sobie co 2 sekundy. Czyli logujemy się do gierki, robimy arrowki, pyk, pyk, pyk. Nie wiem, z 10 sekund i mamy arrowki na expa. Super, mega zmiana. Dodatkowo Palek będzie mógł używać Great Mana Potionów. A jeśli chodzi o Utito, to będzie zmniejszony skill bonus na Utito. No i Palek tutaj też dostaje takiego spelka, że zmienia dystansowe potworki w melaki. Ale to tak jakby nie agruje na niego tych mobków, tylko zmienia je w melaki. Spoko. Increased Healing and Damage Range. Intense Healing i Intense Healing Rune. Okej, leczył więcej niż wcześniej. No i dobra, no i to było na tyle, czyli tak. Knight ma używać mana potionów, druid ma leczyć więcej, Sorc ma być przydatniejszy jeśli chodzi o team hunty, no i Palek dostaje takiego buffa jeśli chodzi o te strzałki, o tego Kołczana naprawdę. Pytanie, czy ten Kołczan będzie normalnie do kupienia, czy za Tibia Coiny? Tego nie wiem, ale no jak dla mnie to jest niezły buff dla Palka. I oczywiście kto ma dostęp na ten serwer, może sobie potestować już te zmiany. To było na tyle. Elo.